Serie wydawnicze dla przedszkolaków, w których bohaterami są zwierzęta. Zaczynamy od najmłodszych, takich przedszkolaków, które mają już nawet 2, 2,5 myślę. No, myślę, że takich przedszkolnych. Dzieci bardzo lubią zwierzęta, zaczyna od serii Elmer. To jest dosyć obszerna seria, grupa wydawnicza Papillon, David McKee. Jest to historia o słoniu w kratkę. On jest bohaterem. Cała jego rodzina jest w kratkę i wyróżnia się w jakiś sposób. Bardzo, bardzo takie ciepłe historie, przyjemne o tym, jak zwierzęta sobie pomagają nawzajem, jak ta ich inność w niczym nie przeszkadza. One się często nad tym owszem zastanawiają. Natomiast nie przeszkadza im to w wspólnym funkcjonowaniu gdzieś tam w dżungli. Mhm. Bardzo takie ciepłe, bardzo ładne ilustracje, które mogą zachęcić do tej książki. I co więcej, są dwie takie serie w pigułce, gdzie są cztery historie, cztery różne historie tak, w książce. Polecam ze względu na to, że tutaj jest, to jest nie tylko historia o słoniach, ale o innych zwierzętach, które żyją w dżungli. Także dzieci tutaj bardzo przeżywają te różne historie, które się dzieją, zwłaszcza dla przedszkolaków, gdyż w przedszkolu też te inności jednak... Wtedy się dopiero spotykają z tymi innościami. No tak właśnie. To jest ten pierwszy moment, gdzie widzą tą różnorodność. I tutaj to jest bardzo fajnie pokazane, to jak one się różnią. I to nie Że te różnice są zawsze, tak? Że te różnice są i no myślę, że to jest właśnie taki duży atut tej książki. Tak, Elmer jest taki przyjacielski, przyjazny, do niego się zwracają po pomoc. Oni wszyscy sobie nawzajem pomagają, tak? Każdy problem rozwiązują gdzieś tam razem, tak? To jest takie bardzo... Stado tam, bo tam jest stado tych słoni, są różne słonie, cała ta rodzina jest tam jest zawsze puenta, tam jest zawsze taka ciekawa historia, no nie będziemy oczywiście teraz mówić, ale to jest też dla dzieci starszych, tak? Bo tutaj zawsze czymś kończy się takim zaskakującym, tak? Więc to również dla dzieci starszych może być przeznaczone, myślę, że gdzieś tam do 5 lat nawet. Tak, bardzo kolorowe ilustracje, z tym słoniem się u dzieci utożsamiają, są pluszaki, kolorowanki, bo jest mnóstwo tych kolorów, można to fajnie. Te kolory w ogóle się tutaj obracają, tu nie tylko słoń jest kolorowy, ale też maskotki są kolorowe, tak? Te kolory bardzo tutaj mają duże znaczenie w tej książce. A dzieci, dla dzieci kolory też są bardzo ważne. Zresztą Wilbur kuzyn też jest w kratkę, natomiast już jest czarno-biały. Czarno-białą kratkę, inne słonie są tak szare i Elmer w pewnym momencie też myślał, że chciałby być szary, ale jednak dochodzi do wniosku, że to jego inność jest. No dużo jest przemyśleń takich filozoficznych wręcz, tak? Tak, ale bardzo prosty też język. Dziecko też się jak gdyby wplątuje w tą historię, co jest też prosty, bardzo takim dużym atutem. Prosty język, myślę, że nie jest na tyle długa, nie ma tyle tej treści, historii są dosyć krótkie, więc myślę, że ilustracje tutaj dużo dopełniają jak gdyby tę historię. Dobrze, ty miałeś słowa, to jest moja. Ja mam krowę Matyldę. Krowa Matylda, wydawnictwo Media Rodzina, to jest Aleksander Stefan Schmeier, które ilustracje to są takie bardzo, powiedziałabym, komiksowe, mi trochę takie przypominają komiksowe, bardzo zabawne. Krowa Matylda jest taka trochę... Niewiele tekstu chyba jest. Niewiele tekstu jest, tak, rzeczywiście. I to jest dobre na początek. Dlatego komiksowe mówisz. Dokładnie, też dobre jest na początek dla takich nawet 2-3-latków, bo nie ma tak dużo tego tekstu. Jeżeli nie potrafi dziecko tak dłużej wysiedzieć przy książce, to jest w sam raz, bo są ciekawe ilustracje, tak, dużo się dzieje, a mało jest tekstu. Dla tych starszych, jak już chcą więcej wysłuchać, czasem trochę brakuje, bo to jest tak, że w pewnym momencie już... Ale myślę, że na ilustracje można sobie coś tam Ale ilustracje są przezabawne. Matylda jest taką rezolutną, trochę taką ciapowatą, śmieszną krową, która żyje w gospodarstwie z innymi zwierzętami, z którymi się przyjaźni, ale są też różne sytuacje typu, że nie może zasnąć, okazuje się, że wszystkie zwierzęta gdzieś tam zasypiają w parach, w stadzie, ona jest samotna, no więc włazi gospodyni do łóżka, gdzie łóżko się zarywa, więc są takie różne historie. Oczywiście uwielbia straszyć listonosza w tej części Matylda na czatach. Do tego dochodzi, że potem sama staje się tym listonoszem. Ilustracje są przezabawne. Są świnie, które w pewnym momencie nie mogą zasnąć i po prostu te oczy ich są tak zabawne, że na długie może się naprawdę dorosły ubawić przy tych ilustracjach. Dużo się dzieje, zwierzęta właśnie gospodarskie, czyli mamy i kury, i świnie, i krowy. Czyli najważniejsze dla dzieci tak naprawdę. Dokładnie, ludzie to jest tylko tak naprawdę gospodyni i listonosz, który się tam pojawia. Niewiele tekstu, myślę, że na początek dobrze jest od tego sobie zacząć. No i oczywiście te zwierzęta gospodarskie, które dzieci uwielbiają. Cała seria, kilka opowieści. To ja mam takie rozszerzenie tematu. Ty mówisz, że tutaj jest mało tekstu. Ja przygotowałam Mamemu, wydawnictwa Zakamarki.
Tu Svena Nordqvista. Tutaj mamy więcej tekstów. Czy ilustracje są Svena Nordqvista, bo tak, tekst jest... Tak, ilustracje. Tutaj mamy o wiele więcej tekstu, historie już są rozbudowane, aczkolwiek ilustracje też są bardzo, bardzo wymowne. Mnie się właśnie tutaj to podoba, to współgranie tekstu z ilustracjami, gdyż no, bohaterką jest Mamamoo, ale bardzo dużą rolę odgrywa tutaj Vrona, pan Vrona. Pan Vrona, właśnie. Pan Vrona. I no, ten pan Vrona jest tutaj świetnie zilustrowany, tak? Każda jego gdzieś tam mina, gra jest świetnie zilustrowana. To jest dla mnie taki bardzo duży atut. Historie są też przezabawne. Krowa Mamamoo ma niesamowite pomysły. Jest bardzo kreatywną krową. Wychodzi poza wszelkie schematy. Udowadnia dużo i sobie, i panu Vronie, i gospodarzowi. Także myślę, że dzieci razem z nią tutaj się wybiorą w niejedną ciekawą podróż. I tam jest też wiele tych przygód, tak? To są też seria. Tutaj mam jeszcze Mamamoo nabija sobie guza akurat. I Mamamoo na huśtawce, ale jest więcej, tak? Mm-hmm, tak, jest Wigilia Mamamoo, tam jest Mamamoo buduje, my mieliśmy Mamamoo buduje. Mm-hmm. Natomiast mnie tam trochę tak te dialogi, ale to może moje jakby odczucie, tak? Że były takie mama, panie Vrono, Mamamoo, tak do siebie mówili, jak tak, na no, perpani, myśli... tak? Miałam coś takiego, że może to po krowie Matyldzie przyszliśmy tutaj Mamamoo i krowa Matylda była taka bezpośrednia, taka szalona trochę była ta krowa. Mamamoo dla mnie już była taka zachowawcza. Aha, ten pan Vrono, to może takie moje inaczej... odczucia, inne są odczucia dzieci. Zupełnie to inaczej odebrałaś niż ja, bo dla mnie to było właśnie takie pozytywne. Ale nie w sensie, że oni tak do siebie perpani. Perpani? Ja to tak odebrałam. Nie, nie. Takie właśnie przerysowanie tej historii. Ja to tak odbierałam. Aha, tak? Że tutaj niby jest pani krowa, pan Vrona i oni tak przerysowują wiele takich historii, tak? Z życia. Mhm. Że czegoś nie można, proszę pana, panie Vrono, tego nie można, pani krowa, tego nie można, a jednak to robią, tak? Mhm. No tak, bo oni tam ten dom budowali, ona tymi kopytkami wbijała gwoździe. Oni tak wbrew, to są, gdzie postacie są zwierzętami, ale takimi uczłowieczonymi, tak? Znaczy tak jak Matylda też gdzieś tam jeździ potem, czy tam, znaczy Matylda jeszcze była tak bardziej zwierzaką, ona próbowała, tak? Gdzieś tam poganiała tego listonosza, czy właśnie jak się bawiła w chowanego, to wlazła na drzewo, nie mogła zejść, czy właziła do tego łóżka, gdzie się, do gospodyni. To rzeczywiście bardziej krowa, gdzie wchodziła bardziej do łóżka, tak? W sensie, że może chciała. A oni tutaj przybierają takie postacie, znaczy takie ludzkie cechy, tak? Bo rzeczywiście... No tak, no krowa na przykład chce mieć huśtawkę, prawda? I w końcu osiąga to, że ma tą huśtawkę, chociaż pan Vrona mówi, że pani krowa, no przecież krowy nie huśtają się na huśtawkę. Właśnie ten pan Vrona jest taki hamujący, taki zachowawczy, tak? Po ale prostu, jednak krowa nie jej, jednak tam potwórwa i jej tam zawiązuje w końcu to, no jest także huśtawka, mimo przeszkód tak? Też są jakieś dobre zakończenia. I... Tak, tak. Oni tak dużo takich właśnie z tych historii, mam wrażenie, takich przerysowanych z życia naszego, tak pozytywnie. Mhm. Bardzo polecam Mamamoo. Sven Nordqvist robił ilustrację do Mamamoo i oczywiście do Findusa, kota no, Findusa, tak, czyli serii, oczywiście. Która po prostu u mnie w domu jest najważniejszą książką, tak? Gdyż historia Petsona i Findusa, właśnie Svena Nordqvista, szwedzkiego autora, który w ogóle należy do Stowarzyszenia Szwedzkich Pisarzy, czy Szwedzkiej Książki dla Dzieci, jakoś tak. Pierwszego Findusa to był właśnie Tort urodzinowy, ukazał się w 1984 roku. Ja zawsze zaczynam i jakby też w Bajobok mówię o tej pierwszej, o tej, kiedy mały Findus się zgubił, która okazuje się, że była dopiero chyba w 2002 wydana. A dla mnie to jest taki początek, który mówi o tym, jak oni się w ogóle spotkali. Historia jest staruszka. Takiego trochę steterczałego, który sobie gdzieś tam żyje sam na farmie, ma swoje kury, które z nim gadają. Jest takim trochę starym kawalerem. No i czuję się trochę samotny, pewnego... Słucham? Trochę? Trochę jest starym kawalerem, żyje samotnie. Pewnego dnia dostaje kota w pudełku po zielonym groszku, gdzie jest napisane Findus zielony groszek, więc tak też... Ja o tym nie wiedziałam, bo ja też znam Findusa, ale z dalszych części nie wiedziałam, że tak było. No to właśnie, dlatego ta, która została tak naprawdę gdzieś tam już w 2002 wydana, moim zdaniem powinna być pierwsza, ale to tak naprawdę właśnie. W każdej części wiemy o co chodzi, tak? Bo jest kot, który mówi, chodzi w zielonych spodniach, właśnie tam jest też historia w tej pierwszej, kiedy mały Findus się zgubił, jak to się stało, że on uszył mu te spodnie, bo kot na początku nie mówił. No dopiero w pewnym momencie Petson stwierdził, że będzie do niego dużo mówił i wtedy kot nauczy się mówić. No i rzeczywiście tak się dzieje. Petson już od tej chwili, kiedy pojawia się Findus w jego życiu, przestaje być samotny. Kot jest
przeinteligentny, zabawny. To już ta wiem, przyjaźń to już wiem tego. Z kolejnych części. Tak, przyjaźń ich jest też niesamowita, ponieważ są takie sytuacje, kiedy jakby to Petson czuje się samotny i w złym nastroju, Findus go wyciąga na ryby podstępem. Zawsze jest jakaś. Dużo empatii mają względem siebie, tak, to też tak, zauważyłam. Dużo empatii, sympatii. W domu mieszkają mukle, takie małe. Często sobie gdzieś tam pomagają, swoje słabości przykrywają nawzajem, prawda? Dokładnie. Jest postać, są postacie ludzkie, Gustafsona sąsiada, takiego wścibskiego trochę, za którym nie przepadają, ale który na przykład w serii, w książce o Bożym Narodzeniu pojawia się ze wszystkimi mieszkańcami. Właśnie, to miałem powiedzieć, bo tą serię to Boże znam, Narodzenie, tak. Jest, gdzie cała wieś tam się przychodzi. Tak, się zbiera, bo oczywiście Petson łamie nogę, Findus narzeka, że po prostu nie będzie świąt, nie będzie jedzenia, choinki, no więc wszyscy się zbierają i rzeczywiście mają najpiękniejsze święta. Ja się zastanawiam, kiedy jakaś bajka będzie tutaj wydana o tym, bo to jest Myślę, materiał że powinna być tam absolutnie. Na ekran. Także tort urodzinowy, ta pierwsza, która okazała się w 1984, o tym, jak to Findus trzy razy do roku obchodził urodziny i trzeba mu zrobić tort naleśnikowy, no ale oczywiście są same problemy, nie ma ciasta, nie ma jajek, no i ku temu idą wszystkie jakby historie, problemy, które muszą przezwyciężyć razem. Findus jest, Petson jest takim majsterkowiczem, więc on tam dużo robi samodzielnie. Mm. U mnie w domu ulubiona seria, która pojawiła się jak miał 3,5 roku, ma 5,5 i teraz już mniej, ale jeszcze do 5 roku życia była nadal aktualna, tym bardziej, że dostał na 5 urodziny audiobooki, które czyta właśnie Jerzy Sztur i to jest w ogóle Ale to jest fenomen. Więcej ich, bo moja córka też dostała na gwiazdkę właśnie Minutę Koguta. Minutę Koguta i Petson i Findus. I tutaj są tak naprawdę wszystkie odcinki, bo jest jeszcze ten Niezwykły Święty Mikołaj, taka troszeczkę grubsza, która Media Rodzina, wydawnictwo sugeruje, że jest troszeczkę dla starszych, bo tam rzeczywiście jest cała historia, rozdział po rozdziale. Tu mamy jedną krótką historię. Jest już trochę więcej tekstu, natomiast w tych ilustracjach też można się zagłębić, zapatrzeć, bo bardzo dużo się dzieje. Szczególików. Szczegóły są właśnie te mukle, to są takie stworki, myszki, coś, które gdzieś tam mieszkają w domu, o których oczywiście Petson wcześniej nie miał pojęcia, ale kot Findus się ze wszystkimi zaprzyjaźnia. Są kury, które gderają. Jest historia o tym, jak pojawia się kogut, o którego Findus będzie straszliwie zazdrosny i w związku z tym też będą się działy różne rzeczy. To jest też niezła historia. Polowanie na lisa, przy polowaniu na lisa ja się popłakałam ze śmiechu. Nie sądziłam, że mogę się popłakać ze śmiechu przy książce dla dzieci, ale tak po prostu polowanie na lisa mnie rozłożyło na łopatki. Także u mnie w domu obowiązkowa ulubiona seria. Jak polecam w księgarni, to zawsze mnie teraz się. Do tego, żeby te wcześniejsze zdobyć. Zawsze przychodzą odpowiedzi takie, że rzeczywiście wracają po następne i Findus króluje w każdym domu, w którym się zaczęło. Po tym, jak syn czytał Jerzego Sztura, to już zna na pamięć. Jak słuchał, to już zna na pamięć. Zresztą on tak naprawdę niesamowicie to czyta i intonuje, że można się też nauczyć w ciekawy sposób czytać. Rok z Findusem z kolei na cały rok to, co się dzieje w danej porze roku, takie różne zadania do wykonania, tak? To znaczy sadzimy rośliny, tak jak oni w książce Herwetes w ogrodzie sadzili swoje warzywa. Robimy jakieś przeróbki, ponieważ tak jak mówiłam, Petson jest takim majsterkowiczem. Robimy karmnik dla ptaków na zimę. Także krok po kroku instrukcje, jak co wykonać na każdy miesiąc, co się w danym miesiącu dzieje. Z Findusem, świetne, to jest coś nowego chyba. Rok z Findusem, to był chyba 2012, w Szwecji, no więc u nas pewnie później. Aha. Tak, Media Rodzina, Petson i Findus, cała seria szwedzka, też przetłumaczona na 15 bodajże, no naprawdę na języków i gdzieś tam światowy bestseller. Polecamy. To były te zwierzęce bohaterowie. Na pewno jest jeszcze mnóstwo tych serii i bohaterów, gdzie dzieci, ludzie, dorośli, no głównie dzieci są też bohaterami i o tej... I myślę, że o tym następnym odcinku, w którymś na pewno, tak.